Doktor Turowski tutaj, chciałbym porozmawiać na temat plastyki uszu. Jest to operacja, która w mojej praktyce jest bardzo popularna. Wykonujemy ją co najmniej co drugi tydzień albo częściej. I jest to operacja przeprowadzana praktycznie prawie w każdym wieku. A stare nauczanie mówiło, że nie należy tej operacji robić, dopóki dziecko nie jest 6-letnie. Nowe dyrektywy, nowe badania wykazały, że już po 3. roku życia uszy są wykształcone wystarczająco, że tę operację można zrobić bez żadnych dodatkowych problemów. Także czasami dla dzieci, które są bardzo, bardzo zniekształcone, te uszy naprawdę odstają. Robi to naprawdę kłopot i dla rodziców, i dla dzieci. Możemy to zaadresować wcześniej. Ale tak naprawdę jest to operacja w każdym wieku i operujemy i dzieci, i dorosłych, czasami nawet 50-60-latki, które zawsze były tym przejęte, nigdy nie mogły sobie czy na to pozwolić, czy znaleźć czasu, teraz nagle to zaadresują i żyją następne 20 lat bez problemu. Dlatego, że ta operacja jest dobra, minimalna szansa na komplikacje i wynik jest na stałe, do końca życia. Także kiedy się to zaadresuje, to w tym momencie mamy problem z głowy. Jak wiemy, dzieci są złośliwe i czasami, kiedy idą do szkoły, mogą spotkać się z naprawdę nieprzyjemnymi uwagami, mogą wpaść w depresję, mogą być naprawdę znerwicowane, więc zamiast z tym dealować, lepiej jest to zaadresować i po prostu mieć to z głowy. U małych dzieci jest jedyna różnica, że musimy ich uśpić do tej operacji. Od 12-13 roku życia, w zależności od osoby, zwykle da się wykonać to pod miejscowym znieczuleniem. Chociaż czasami i dorosłe osoby wolą się uśpić i mieć to z głowy bez stresu operacji. Także dla tych osób, które to robią pod miejscowym znieczuleniem, mamy także taki gaz rozweselający, który mogą wziąć, żeby w ogóle już być zrelaksowanym w czasie nakłuwania, bo sama operacja, kompletny relaks, żadnego bólu, leży się na stole i czeka, dopóki ja tego nie skończę, to zwykle zabiera około 1,5 godziny. Potem nakładamy opatrunek, który jest w kształcie hełmu, uciskający uszy, bardzo ważne, przez 2 dni uszy muszą być uciśnięte, bo inaczej mogą spuchnąć w sposób, którego nie chcemy zobaczyć. Także po 2 dniach ten opatrunek jest zdejmowany i właściwie możemy wracać do życia. Trzeba uważać z hełmami. Hełmy, coś co porusza uszy, mniej więcej miesiąc nie możemy żadnych kontaktowych sportów, tego typu rzeczy robić. Natomiast można wracać do szkoły, do normalnej pracy. Dla dziewczynek czy dla kobiet, które mają długie włosy, kompletnie można to zasłonić. Dla mężczyzn z krótkimi włosami, przy okazji wiele mężczyzn ma długie włosy, jeżeli ma odstające uszy, także nie obcinajcie ich przed operacją, bo może się to przydać przez parę dni po operacji. Wracają do życia, także jest to na stałe. Ja to robię od 20 lat. Robimy to bez żadnych cięć z przodu ucha, nacięcia ucha. Bardzo istotne, ponieważ w Europie bardzo dużo operacji jest wykonywanych w ten sposób, że nacina się chrząstkę, to może być widoczne do końca życia. Także jeżeli się decydujecie na tą operację, sprawdźcie, jak to jest wykonywane. Powinno być to wykonywane z tyłu ucha, żadnych blizn, żadnych widocznych zmian. Zapraszam do naszej kliniki. Jeżeli jesteście z daleka, przyślijcie zdjęcia. Zobaczymy, jak wyglądacie. Ja omówię z Wami tą operację przez internet. Damy Wam wycenę. Możecie przylecieć nawet tego samego dnia na tą operację i wylecieć dosłownie po 2 dniach. Także nie jest to problem dla osób z daleka. Jeżeli chcecie mieć rezultaty, które są naprawdę dobre, weźcie pod uwagę naszą klinikę. Zobaczcie, ile mamy zdjęć przed i po. Nieporównywalne do innych miejsc.